Witajcie serdecznie. Z tej strony Masa. Z ogłoszeń parafialnych to jedynie pragnę Wam podziękować za tak liczne subskrybowanie mojego kanału. Jesteście najlepsi. Ale dzisiaj bez zbędnego gadania zajmiemy się tematem levelowania naszej postaci. Aspekt ten postanowiłem podzielić na dwa, a w razie konieczności trzy materiały. W dzisiejszym filmie postaram się nakreślić ogólny zarys świata, jak i drogi, którą należy przebyć, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw Lost Arka. W drugiej części umieszczę całą masę informacji, która usprawni nam pięcie się na kolejne poziomy. Natomiast część trzecią stworzę w formie Q&A, jednak tylko wtedy, jeżeli zadacie mi pytania w sekcji komentarzy. A teraz już lecimy z tematem. W Lost Arku magiczną barierę poziomów naszego doświadczenia stanowi level 50, który jest kluczowy z uwagi na to, iż odblokowuje nam on całą masę endgame'owego kontentu oraz dziennych aktywności. Wbicie go zajmie nam od 10 do nawet 25 godzin rozgrywki. Pewnie zastanawiacie się, skąd ta rozbieżność. Czas, jaki poświęcimy na dobicie tej magicznej 50, jest uzależniony od naszych osobistych preferencji. Dla przykładu, ja jako człowiek lubiący speedruny skupię się na wykonywaniu jedynie misji wątku głównego, który 50 powinien przynieść mi już właśnie po tych około 10 godzinach rozgrywki po dotarciu na kontynent Artetine. Natomiast nowo przybyłym graczom Lost Arka polecam choć powierzchownie zapoznać się z wątkiem fabularnym, który w piękny sposób przedstawia walkę dobra ze złem. Kończąc wstęp do naszego wątku głównego, pragnę tutaj zaznaczyć, że to, jaką subklasą zaczniemy potyczkę tego 8 bądź 11 lutego, nie oznacza, że przyspawamy się do niej na dobre. Także na spokojnie wybierzcie sobie klasę, która w chwili rozpoczęcia przygody z Lost Arkiem najbardziej pokryje się z waszymi preferencjami i dobijcie nią 50. W tej grze nie ma słabych subklas, jeżeli jednak okaże się, że chcielibyście zagrać kimś innym, to nie przejmujcie się, ponieważ w Lost Arku docelowo powinniście posiadać od 2 do 5 altów, które wspomogą naszą główną postać, a samo późniejsze przejście na innego alta i zrobienie z niego swojego maina nie stanowi żadnego problemu. Oczywiście posiadanie altów w takiej ilości bądź w ogóle altów jest fakultatywne i nikt nie powiedział, że bez nich to lepiej odinstalować grę. Teraz przejdźmy do sedna sprawy. Pobieramy grę, która ma ważyć około 32 giga. Wybieramy serwer, jednak w tym punkcie dodam tylko, że na chwilę obecną nie znamy ani ich ilości, ani też nazw. Ale nie przejmujcie się, gdy tylko Amazon uchyli nam rąbka tajemnicy, informacje te znajdą się niezwłocznie na moim YouTubie. Także właśnie między innymi dlatego warto pozostawić suba oraz kliknąć na dzwoneczek. Tak więc po wybraniu serwera i utworzeniu postaci pojawiamy się w grze. Po pierwszej cutscence będziemy mieli do dyspozycji samouczek, którego odbębnienie polecam jedynie osobom, które nigdy nie zawitały do świata Lost Arka, ponieważ na jego wykonanie musimy wygospodarować sobie około 30 minut gry. Co później? Main story, o którym wspominałem. Przygotujcie się na ciągłe wciskanie klawisza G, ponieważ to właśnie on będzie nam niezbędny do pomijania kolejnych kwestii wypowiadanych przez NPC-ów. Fabuła gry poprowadzi nas kolejno przez Artemis, Eudię, West Lutheran, a następnie East Lutheran. Po wykonaniu wszystkich zadań na starym kontynencie, który mocno przypomina nam średniowieczną Europę, otrzymamy swój pierwszy statek, którym udamy się na wyspę Tortoik. Wyspa ta zaoferuje nam kolejne kilkadziesiąt minut questingu pośród traw i storczyków. Warto tutaj wspomnieć o tym, że twórcy gry postanowili nam trochę namieszać. Tak więc od tej pory musimy szukać na mapie niebieskiego globu, który rozpocznie wątek globalny naszych zadań. Okej, gra w questowego Snake'a trwa na dobre, a my z wyspy Tortoik płyniemy dalej na Anikę. Po zwiedzeniu tego kontynentu kwitnących wiśni udamy się na Artetine, gdzie w cyberpunkowym uniwersum finalnie dobijemy naszą 50. Tak więc w krótki sposób wytyczymy Wam drogę, którą będziecie musieli pokonać. Już w niedzielę postaram się złożyć kolejny materiał, w którym umieszczę kilka bądź nawet kilkanaście wskazówek o tym, o czym warto pamiętać, aby zwiększyć efektywność awansowania na kolejne poziomy. A na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia niebawem.